niezmiernie miło powitać mi Państwa na kolejnym spotkaniu Forum Przemysłu 4.0. Tematyką dzisiejszego spotkania, drugiego spotkania, jest druk 3D w fabryce przyszłości. Jak przejść od prototypu do seryjnej produkcji? 30 lat temu Fried Van Karen, który miał marzenie rozpoczęcia czegoś nowego, zaczął tą historię, którą my dzisiaj tutaj kontynuujemy, tworzenia innowacyjnych wyrobów, które mają tworzyć świat zdrowszym i lepszym. Tutaj mamy zmianę relacji, bo dotychczas te relacje to były człowiek-człowiek, człowiek-maszyna, a tu już mamy relację maszyna-maszyna. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o przemyśle 4.0, to ja bym chciała opowiedzieć Państwu o kliencie 4.0. Klient 4.0 to jest taki klient, który będzie chciał przestać myśleć, ale klient 4.0 jest klientem, który będzie chciał w inny sposób funkcjonować. Mówimy o bycie. Ten byt trzeba zrozumieć. Trzeba wiedzieć, co chcemy zrobić. Trzeba go zdefiniować i jak on będzie funkcjonował w naszym otoczeniu. Velux to firma produkcyjna, gdzie tematyka 4.0 na pewno pomoże zbudować przewagę konkurencyjną. Firma Materialize świadomie wybrała udział w takim, a nie innym forum organizowanym wspólnie z WSB we Wrocławiu, ponieważ zależy nam na połączeniu świata biznesu i nauki, a także na kształceniu młodych kadr, chłonnych i innowacyjnych, tak aby miały one zastosowanie w naszej branży jak niezwykle innowacyjnej. W moim przekonaniu potrzebne nam jest to umiejętności kreatywnego podejścia, nowego podejścia, dostosowanego do naszej rzeczywistości, a nie narzucanego gdzieś tam z zewnątrz. Szanowni Państwo, dyskusje i prelekcje były doskonałe. Zapraszam serdecznie Państwa na kolejne spotkanie, które już wkrótce Industry 4.0. Zapraszamy.